Ja jestem Barski i witam Was w nowym formacie na moim kanale, w którym w 60 sekund omawiam Wam coś ciekawego. Zapraszam na Shot Wiedzy na kanale Jakto. Często nasz język i czeski nieco się zazębiają, tworząc zabawne dla nas stwierdzenia. Istnieje nawet charakterystyczny rodzaj błędów, który nazywamy czeskim błędem. Jest to zamiana dwóch sąsiednich liter w słowie podczas szybkiego pisania na klawiaturze bądź na maszynie do pisania. Najczęściej wynika to z tego, że piszemy dwoma dłońmi po przeciwnych stronach na klawiaturze kuwerty, zaś kolejne znaki, które mamy wpisać, wystukujemy w złej kolejności. Na przykład zamiast napisać nie, piszemy nej. Prawdopodobnie komuś się to kiedyś skojarzyło z językiem czeskim i stąd nazwa tego błędu. Owe pomyłki powszechne były przy zecerstwie. Była to dziedzina poligrafii istniejąca przed erą komputerową, polegająca na układaniu druku. Układanie tekstu odbywało się całkowicie ręcznie, co sprzyjało wspomnianym literówkom. Zecer mógł omyłkowo stawić czcionki w normalnej kolejności, czyli błędnej, ponieważ układany tekst musiał być w odbiciu lustrzanym. Przyczyną czeskich błędów może być również, uwaga, przybycie udaru mózgu, co spowalnia pracę jednej z rąk. Także jeżeli nie możecie rozczytać swojego kolegi, spytajcie się go, czy aby na pewno dobrze się czuje. Dziękuję Wam za oglądanie filmu, zapraszam do łapkowania i zostawiania suba z dzwonkiem. Do usłyszenia.